Myślę, że warto mówić o tym, że ateiści przeważnie jednak jakiś światopogląd mają i że często ten światopogląd w wielu sprawach jest zbieżny. I w tym sensie samo słowo ateizm na określenie naszej społeczności, znaczy ateiści na określenie naszej społeczności jest właśnie takie trochę nietrafione, no bo w tej wąskiej definicji miałoby nas w tym momencie łączyć tylko odrzucenie jakiegoś jednego zabobonu, a tak naprawdę nawet w tym słowie nie zakłada się, że odrzucamy pozostałe zabobony, tak? Bo zdarzają się ludzie, którzy powiedzą, no ja jestem ateistą, no ale wierzę w duchy na przykład, tak? Albo wierzę, że tam można sprowadzić jakieś demony, no, czy coś takiego. No, a nie można? No. Co widać w Czechach albo w Skandynawii? No i tak, właśnie w takich społeczeństwach już mocniej zlaicyzowanych różne inne zabobony, wiara w astrologię, we wróżki, ma się całkiem dobrze. I to też świadczy o tym, że wielu ludzi po prostu nie ma przemyślanego światopoglądu. A my w naszym stowarzyszeniu dlatego też zdecydowaliśmy się nazwać racjonalistami, uważając racjonalizm za pojęcie takie szersze niż ateizm. Chciałabym porozmawiać o tym, że właśnie z ateizmem bardzo często może się wiązać światopogląd i to światopogląd, który nie ma nic wspólnego z nihilizmem, tylko jest to światopogląd właśnie bardzo afirmacyjny. Światopogląd oparty na odkryciach naukowych, które wbrew temu, co też wiele osób sądzi, no, nie muszą przerażać i nawet stwierdzenie, że w pewnym sensie życie nie ma sensu, a już na pewno nie ma celu, poza ewentualnie rozmnożeniem się, nie musi wcale prowadzić do rozpaczy, depresji i samobójstwa. Chciałabym jako przyczynek przeczytać fragment wstępu Richarda Dawkinsa do jego książki Rozplatanie tęczy. Uczucie zachwytu płynącego stąd, że nauka może być źródłem najwspanialszych doznań, do jakich zdolny jest umysł człowieka, głęboka namiętność estetyczna, którą można przyrównać do odczuć dostarczanych przez najwspanialszą muzykę czy poezję. Te rzeczy sprawiają, że naprawdę warto żyć, a przekonują tym skuteczniej, im bardziej uświadamiają nam, że czas trwania naszego życia jest ograniczony. Rozplatanie tęczy to jest nawiązanie do wiersza Keatsa, w którym zarzuca on Newtonowi, że odkrywając pryzmat i rozszczepienie światła, zniszczył poetyckość tęczy i po prostu zniszczył to, co było piękne w tej tęczy i teraz już nikt patrząc na tęczę nie może się wzruszyć po tym odkryciu Newtona, że tak ją odarł po prostu z całego piękna i wzruszenia. No i właśnie to jest to, że ludziom patrzącym na świat racjonalnie zarzuca się, że nie potrafią odczuwać piękna, podczas gdy według mnie im więcej dowiadujemy się o świecie, im więcej dowiadujemy się właśnie w oparciu o badania naukowe, a nie w oparciu o bajki powtarzane przez pokolenia, tym bardziej jesteśmy w stanie dostrzec, jak bardzo ten świat jest piękny, jak bardzo on jest złożony i skomplikowany, bo rzecz jest w tym, że nasze mózgi swoją drogą też niesamowicie skomplikowane i piękne, jeśli się spojrzy na to, jak takie coś wyewoluowało, jednak nie są w stanie wytworzyć takich fantazji, które by były równie złożone i równie skomplikowane i piękne i ciekawe, jak to, co sama natura po prostu nam pokazuje wokół. Czyli zamiast się skupiać na tym, że pod tęczą jest ukryty jakiś garnek ze złotymi monetami, no można po prostu spojrzeć na to, jak niesamowicie pięknie wygląda odbicie się światła słonecznego od kropel wody, tak? I to, że wiemy, jak to działa, nie zmienia w żaden sposób naszych doznań estetycznych. Znaczy, inaczej, zmienia, według mnie zmienia, ale właśnie in plus. Dlatego, że nie tylko widzimy, że jest to piękne, ale również wiemy, skąd to się wzięło, jak to działa. Myślę, że każdy człowiek, nawet w ogóle nie interesujący się nauką, może się zachwycić chociażby rozwojem technologii. Właśnie po drodze tutaj z Wrocławia rozmawialiśmy trochę o tym,
kto jest na ile stary, czy jeszcze pamięta, jak nie było komórek, czy jeszcze pamięta, jak nie było internetu, czy jeszcze pamięta, jak nie było komputerów. Nie było wśród nas starszych osób pamiętających jeszcze, jak nie było telewizorów. Niemniej też jest to naprawdę niesamowite, jak wiele nam się udaje osiągnąć i wydaje mi się, że ludzie w ogóle nie cieszą się tym w taki sposób, jaki by mogli. Także ja osobiście uważam, że oczywiście mam nadzieję, że cieszyć się życiem i cieszyć się tym, że świat jest piękny, mogą wszyscy ludzie. Mam taką nadzieję i szczerze tego wszystkim życzę. Ale myślę, że ateiści, a zwłaszcza ci, którzy po odrzuceniu Boga są dalej ciekawi świata i właśnie ciekawi tego, co nauka nam może powiedzieć o świecie, mogą dążyć do stworzenia takiego światopoglądu, który jest oparty no właśnie na zachwycie nad pięknem przyrody.